Sprawcowi pomysłu pucharowym opuszczenie Pomysła Kościńskim, że jest to tradycyjnie pierwszy wypowiedź trener gości, pan Piotr Stach. Przede wszystkim chciałem pogratulować trenerowi i drużynie z Niepołomic za odniesienie zwycięstwa i przejścia do następnej rundy. Powiem krótko. Nasza młoda drużyna egzaminu nie zdała, bo nas przegrała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panu zdaniem wydarzyć. Dziękuję za gratulacje. My oczywiście bardzo się cieszymy z przejścia kolejnej do szkoły. Jesteśmy w tej rundzie, której pewnie zdarzy nam się spotkać ze zespołem ze ekstraklasy, o to nam chodziło, bo tak to traktujemy jako na tą chwilę jeszcze przygodę. Myślę, że chłopcy podeszli bardzo ambitnie i poważnie do tego spotkania, to było widać. Ale muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie mimo wszystko pozytywna gra zespołu Kocińskiego. Gdzieś jak 15-20 minut starali się grać w piłkę i musieliśmy naprawdę sporo się natrudzić i oddać wiele sił na to, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Myślę, że w przekroju całego spotkania byliśmy tym zespołem lepszym trochę, który zasłużenie wygrał. Ja cieszę się również z tego, że zawodnicy, którzy wchodzą, którzy rywalizują o miejsce w składzie, wykorzystują tą swoją szansę, co stwarza mi komfort i do tego, żeby ta rywalizacja była. I to bardzo cieszy. Nie mogliśmy jeszcze dzisiaj skorzystać z dwóch, trzech zawodników, którzy chcielibyśmy, żeby byli w naszym zespole, ale inni, tak powiem, te szufladki, które zostały wstawione, bardzo dobrze funkcjonują i oby tak dalej. Dziękuję. Bardzo proszę, są jakieś pytania? Do trenera Korzyńskiego, Józefa Kopacznik Polski. Jak pan trener ocenił te nowe twarze w zespole, bo trochę ich było i w różny sposób się zapisało w tym meczu? Na pewno jest kilka pozytywów, ale też są negatywy. No, między innymi Patmore się dzisiaj niekorzystnie dla fizyczną, ma dwa inne wydane błędy i biorem. Natomiast pozytywy, no, Damian Buras pokazał, że potrafi grać w piłkę. Stefanowski gdzieś tam przebłyski miał różne. Natomiast negatywy, jesteśmy też zespołem całkiem nowym i dla nas każdy mecz w tym okresie, będzie dla nas w tym początkowym okresie bardzo, bardzo ważne do tego, żeby trzeba z nimi wyglądać i zgrywać przede wszystkim formacje i całą drużynę. Jeśli można, Polska Agencja Prasowa Rafał Czerkawski do trenera Puszczy. Czy te zwycięstwa Pucharze Polski pozwalają z optymizmem patrzeć na rozgrywki pierwszoligowe, czy nie można czegoś takiego porównywać? Nie, można. Dlaczego? Graliśmy z zespołami, z którymi będziemy rywalizować w pierwszej lidze i to napawa takim lekkim optymizmem. Możemy być w tym momencie zadowoleni i powtórzę to jeszcze raz. Mam wrażenie takie, że zbudowaliśmy wyrównany zespół, mocniejszy niż mieliśmy w rozgrywkach drugoligowych i nie będziemy. Takie mam wrażenie, że nie będziemy chłopcami do bicia, że postawimy się. Oczywiście liga zweryfikuje i może być różnie, bo wiadomo, że nie będziemy absolutnie ani faworytami, a raczej tym zespołem, który musi się uczyć pierwszej ligi, ale tam skóry nie sprzedamy i będziemy na pewno się bili. I jeżeli ci zawodnicy, którzy przyszli, a wkomponowali się, już większość się wkomponowało, będziemy mogli wyczynić rotację, żebyśmy w każdym meczu optymalnie byli przygotowani motorycznie, bo jeżeli uda nam się dorównać zespołom pierwszoligowym, tym szczuba tabeli, która pewnie się wytworzy pod względem motorycznym, to jestem przekonany, że piłkarsko, tak jak mówię, nie będziemy chłopcami robić. Mateusz Kapera, Ekstraklasa. Jest pan zaskoczony tak pewnym zwycięstwem? Jeżeli taki odbiór tego jest ze strony pana, że to było pewne, to ja się tylko cieszę. Czy zaskoczony? No powiem tak, że byłbym nieuczciwy, bym powiedział, że ten mecz traktowaliśmy w kategoriach trudniejszych niż mecz z Chojnicami.
tylko tego powodu, że Okociński na tą chwilę utracił wielu zawodników wiodących i buduje ten zespół dopiero. I tak spodziewałem się, że możemy mieć tutaj łatwiej, ale jeszcze raz podkreślę, zaskoczył mnie zespół Okocińskiego dzisiaj w początkowej fazie i nie tylko, bo w drugiej połowie wprawdzie już graliśmy w dziesiątkę. Widać, że umieją grać w piłkę, że potrafią utrzymać się przy piłce. Taki styl widzę, że Piotrek im tutaj narzuca i to tylko należy pochwalić. Proszę bardzo. Pytanie do trenera Stara. Czy zarząd klubu na kresie przekłania jakieś cele, jakie stawiane są przed zespołem? No, najważniejszym celem, jaki mamy przed sobą, to zbudowanie drużyny, która się utrzyma. I tylko w tym obszarze będziemy się poruszać. Czyli zdajecie sobie sprawę z tego, że no, ten cel, który jakby no, was dotyczy, to jest walka o utrzymanie. Myślicie o czymś, czy po czymś więcej? Proszę pana, dla nas najważniejsze jest stworzenie drużyny solidnej, która będzie zdobywać punkty. A co się z tego wykluje, czas pokaże. Dziękuję. Bartoszek, oficjalnie serwis Puszczy. Pamiętam, że ja mam takie pytanie odnośnie Pawła Czechowskiego. Strzelił bramkę w debiucie, nie wszedł do połowy. To była jakaś kontuzja? Czy takie było założenie? Nie, umawialiśmy się zawsze i umawiam się z zawodnikami na to, że obojętnie czy wytrzymasz 45 minut, czy 60, masz dać siebie wszystko. I myślę, że Paweł był bardzo zaangażowany w pierwszej połowie. To, że strzelił bramkę, to jest jakby wynikiem właśnie tej determinacji. Ja miał z tej strony absolutnie bardzo trudnego zawodnika, bo nie chciał, jest zawodnikiem technicznym, który gra do przodu, który stwarzał mu też problemy, musiał brać udział w defensywie. W związku z tym kolokwialnie mówiąc się wypałował, poprosił o zmianę, a że mamy też zawodnika młodzieżowca na tą pozycję skrzydłowego Biela, rzecz naturalna, uważam, że to swoje zadanie spełnia. Z pierwszej jedenastki połowa składu w zasadzie odmieniona w porównaniu z meczem z Chojniczanką, pewnie więcej 5-6 zawodników pan wymienił. Czy taka jedenastka na Bełchatów już gdzieś tam w głowie się pojawia, czy jeszcze w tym tygodniu na treningach chłopaki będą, znaczy to że będą bardziej to wiadomo, ale czy już pan ma, nie wiem, pewniaków kilku na mecz z Bełchatów? Ja nawet szczerze powiedziawszy, nie analizowałem tego, że to jest właśnie w ten sposób, że ja 5 czy 6 Chojnic dałem teraz innych. Nie, ja zawsze powtarzam, że po to jest trener, żeby zbudował kadrę silną, wyrównaną, żeby ci chłopcy mogli ze sobą rywalizować. Dla mnie nie ma pewniaków. I oczywiście będzie decydowała jakaś tam forma, choć mało dni zostało, względy taktyczne, ale trudno mi powiedzieć na tą chwilę. Też wiadomo, trzeba będzie zobaczyć jak ze zdrowiem, jak zawodnicy znieśli ten mecz w tych trudnych warunkach i będziemy ich obserwować, monitorować i powiedzmy, można powiedzieć tak, że jednego, dwóch zawodników dzisiaj gdzieś tam chciałem przyoszczędzić świadomie, prawda? Natomiast ci się pokazali bardzo dobrze, będę miał dużo orzech do zgryzienia. Ale to jest taki problem jakościowo dobry niż jakościowo zły. I ostatnie pytanie właśnie nawiązując do tego zdrowia. Paweł Struzik szedł z boiska z powodu kontuzji w meczu z Kalingowym w ostatni weekend. Zdąży wykurować się na Bełchatów, czy raczej to jest dłuższa? No, kontuzja złamania nosa, bo miał złamany nos, no, wymaga pełnych 2 tygodni, żeby nie, jakby być pewnym, że nie robi mu się krzywdy. Natomiast będziemy rozmawiać z Pawłem, może uda się załatwić mu maskę i jeżeli będą takie potrzeby, to również Paweł będziemy brali pod uwagę. Marcin Kalinowski, portal Sportomax. Kogo pan by sobie życzył w następnej rundzie? Na ławce śmialiśmy się, że żeby Polonia Warszawa. Natomiast żartuję, oczywiście to by było fajne, bo byśmy mieli wolny los, tak? Chyba wolny los, nie wiem, czy oni by przystępowali do gry, czy nie, bo chyba, nie wiem, czy oni opuścili, czy nie? Już, nie grają już, tak? Grają. No ale wiadomo, zmieniło się tam diametralnie, także to byłby chyba najlepszy przeciwnik, jeśli chodzi o siłę. Natomiast jeżeli mielibyśmy zagrać, no to wiadomo, chciałoby się tą najwyższą półkę, tak, w naszej ekstraklasie, Legię, Lecha, żeby ci chłopcy mogli zrobić więcej. Może Wisła, oczywiście, że tak. A może Stalowa? Krakowia już podobno nie, bo przegrała mecz, słyszałem, tak, ta szkoda. Proszę bardzo, są jeszcze pytania. W takim razie dziękuję.
Będzie dobrze.